Witam. O, nie witam, czekaj. Teraz witam, teraz mam odsłuch. Dzisiaj jest duży dzień. Jeżeli potraficie czytać i przeczytaliście tytuł, to już wiecie, o co chodzi. Jeżeli nie wiecie, pobrałem modyfikacje na pisy przedmiotów. Tak. Nie dlatego, nikt mnie nie namówił, nikt mnie nie zmusił. Pomyślałem, chcę spróbować. I teraz, inna rzecz, którą powiem. Nadal sram na chód, nadal mi przeszkadza. Także found chudu nie ma teraz. Extra chud może dam na mini. Aczkolwiek found chud, jeżeli jest jakaś modyfikacja albo sposób, żeby on, nie wiem, znikał kompletnie po jakiejś chwili, albo się robi jakiś taki naprawdę przezroczysty, albo że on jest tylko na toglu, że na przykład jak przytrzymuję tab, to go widać, spoko, ja mogę mieć, ale jak on jest cały czas na ekranie, nie potrafię. Może się kiedyś przekonam, tak jak do opisów przedmiotów teraz, nie wiem, może opisy przedmiotów wyłączę, kto wie. Dzisiaj jestem nahypowany, duże zmiany i co? Czy my zrobiliśmy... Która ikonka to jest The Lamp? The Lamp to jest chyba ta ikonka o ta głupia, prawda? Ten, co tu jest taki kwadracik dziwny. Tak mi się wydaje. Na Isaacu chyba nie mamy The Lamp i taki jest plan na dzisiaj, żeby zrobić The Lamp. Bo jeden, The Lamp odblokowuje... Zrobienie Isaaciem The Lamp odblokowuje Missing Poster, który można odblokować The Losta, a fajnie by było w końcu. Druga rzecz, Isaaciem mamy D6, więc... Będzie dużo różnych przedmiotów, więc bardzo fajnie mi się sprawdzi opisy przedmiotów, także myk. I będę próbować zrobić The Lamp. Jak nam wyjdzie, zobaczymy. A, tu jest też na przykład napisane, co robi Sacrifice Room, no to bardzo fajnie. Inna rzecz, którą chciałem powiedzieć, co ludzie też czasami sugerują albo mówią, że bo jak masz found hood, to sobie zmieni po prostu offset i będzie super. Nie jest super. Ustawiałem sobie offset na maksa na bok i jest dla mnie, przeszkadza mi to. W sensie nadal mi to przeszkadza, nadal to widzę. Jeszcze gorzej, bo na przykład hood lubię mieć blisko taki, który jest. Po prostu nie lubię tych cyferek, one odciągają moją uwagę. Jest za dużo na ekranie wtedy. Ja gram w Isaaca, a nie w jakiś kurwa matematykę, więc no, to co powiedziałem wcześniej. Each one of Isaac tears gets different effect. Myślę, że to śmieszne, nawet nie będę tego rolował. Znam ten przedmiot, nie musiałem tutaj się chwalić umiejętnościami czytania, więc no tutaj akurat na nasze nieszczęście nie przydał nam się opis przedmiotów. Kurczę, ej, to jest silne, bo ja miałem jakieś takie przekonanie, że to jest mega główny item, a się okazuje, że to jest całkiem silne. Czy ja mogę to wysadzić? Chyba potrzebuję dwóch bomb, prawda? No właśnie, nie wiem, co znaczy ten znak zapytania, że chyba nie wiadomo, co pilsy robią, co? Wiem, że chyba to też można... Można to chyba włączyć, że widać, co robią pilsy, nawet jeżeli ich nie znamy, co jest mega głupie. No ale... my tu gadu o jakichś Isaacowych rzeczach. Nie wiem, czemu steleportowało te muchy na dół. To pewnie z tego fruitcake'a też coś się odpaliło. Ale jejku, jak źle, jak niedobrze. Jeżeli wiecie, nie było odcinków przez ostatnie jakieś 3 dni. Czemu nie było? No byłem na wyjeździe. No i to nie jest zbyt skomplikowane, żeby zrozumieć. Aczkolwiek, chciałem nagrać filmy na zapas. Przynajmniej jeden albo dwa, no nie? Żeby też nie było takiej dziury w uploadach. I o mygy. To było tak gówniane wszystko, miałem mało czasu, mało spałem. Jakoś w ogóle samopoczucie gówniane, bo to też opowiadałem wtedy na czasie. Ale non stop działo się coś takiego. Mogę użyć Hagalas, ale w sumie teraz jak nie użyłem Hagalas, to Hagalas jest super tutaj. Także dobrze, nie użyłem Hagalaza. Mega gówniane po prostu samopoczucie. Non stop coś mi nie wychodziło. I teraz słuchaj to. Wyjeżdżałem chyba w piątek. Tak mi się wydaje. W piątek? Chyba w piątek. Powiedzmy, że w piątek. No dzień nie ma znaczenia. Jeżeli wiecie, kiedy wyjechałem, to wiecie. Jeżeli nie, to nie. No i... no i siedziałem do jakiejś trzeciej w nocy, żeby nagrać tego Isaaca. Bo wcześniej byłem zajęty chyba montażem, albo czymś tam, bo montowałem wtedy ten film...
Czekaj. To jest health up. Chyba nie chcę health upa. Aha, to dostaję też health up. No dobrze, może być. Niech będzie. Mógłbym poszukać secret roomu. Poszukać to znaczy albo będzie tu, albo tu na dole i mam nadzieję, że tam na dole. Zobaczmy. Nie jest. No to... Tutaj? Super. Śmieszne, bo super secret room pasowałby, żeby być u góry jeszcze, więc by były obok siebie. Czy ja dam radę wybombić wszystkie cztery w taki sposób? Chyba dam radę. Przerywam znowu temat, który zacząłem, ale trochę mi się lepiej gada o gierce, to zaraz wrócę. No i chyba w piątek, z czwartku na piątek to był dzień. Tak, bo ja w piątek jechałem i z czwartku na piątek, powiedzmy w piątek w nocy rano, tam właśnie ten, chciałem nagrać Isaaca i siadłem do tego koło chyba drugiej w nocy i se odpalam gierkę, nie? Tu se pikuję jakiegoś Lazarusa, bo mało na nim mam unlocków. Gram se chillera w ogóle, coś tam jakoś turbo zmęczony byłem, ale trochę mnie rozbudził ten Isaac, nie? Gram se zajebiście, tutaj tiru riru jakaś gadka i nagrałem pół godziny odcinka. Spojrzałem w OBS-a, bo coś tam musiałem ustawić. Patrzę w OBS-a i się za głowę złapałem, bo nie wiem co robiłem wcześniej, ale nie włączyłem nagrywania mikrofonu. Mam nagrany tylko dźwięk z gry. Miałem wyłączone nagrywanie audio jakby z systemu i miałem wyłączone nagrywanie audio z mikrofonu. No, jest to przykre i nie do odratowania. Co najwyżej mogę tak gdzieś tam audio z gry odkopać, bo jak nagrywam w OBS-ie, to mam osobną ścieżkę od audio z gry. Gdybym coś tam chciał później, nie wiem, w montażu zmienić albo no cokolwiek. Taka deska ratunku w pewnych sytuacjach. Ale mikrofon mam jeden. W sensie też jest na osobnej ścieżce w razie W, ale no jak go wyciszyłem całkiem, no to jest wyciszony, nie? Bo miałem wyciszony system i wyciszony... A, kliknijmy sobie. Miałem wyciszony system i wyciszony mikrofon. A jeszcze miałem dodatkowo nagrywanie gdzieś tam w tle dźwięku z gry, więc no dźwięk z gry można odratować. Mojego gadania już nie. Więc nie wiem, może na następny raz po prostu zrobię gdzieś tam w tle, żeby nagrywał mu mikrofon tak czy siak, żeby nic takiego się nigdy nie powtórzyło. Mogę tak zrobić. No w najgorszym wypadku wtedy bym musiał po prostu wkleić filmik do DaVinci czy innego tam software'u montującego. I kurczę... Wow! Broken Watch! Czy on przyspieszał? Slows down every fourth room. Aha! 13% chance to speed up the room instead. Czyli to jest co czwarty pokój, to nie wiedziałem. To ciekawe, to można by było liczyć, nie? I wtedy na przykład na bossie specjalnie odpalić. Ej, to jest mega mocne, to jest mega big brain. To jednak trochę się dowiem dzięki tym description. Także, wracając do tematu. Nagrywałem odcinek, miał być przynajmniej jeden na zapas. Jeszcze rano chciałem próbować nagrywać kolejne, jak wstanę, wyspany. Ale miałem tak mało czasu, że nic nie zdążyłem zrobić. Więc... Yikes. Także sorki, memorki, nie było mnie 3 dni, jestem z powrotem, wracam silniejszy. Wracam z nową energią, miejmy nadzieję, że nic jej nie popsuję tym razem. Miejmy nadzieję, że nagrywam dźwięk. Sprawdziłem 3 razy, przysięgam, jeszcze teraz znowu. Więc no... Jest jak jest. I co? Nie wiem, no nie przygotowałem żadnych komentarzy, żeby sobie poczytać. Tak w sumie... Czy coś ciekawego się działo? No NL Daily się kręci. Coś tam właśnie wrzuciłem na główny kanał. Co ja wrzuciłem na główny... Aha, to są te bomby krwiste. A tutaj też healtha. I leczy. If Isaac has no bombs, one can be placed at the cost of half heart. Nawet nie wiedziałem, co to tak działa. Holy shit, ja tak mało wiem. Rolka. Gemini. Okej, okay. Czy ta tarcza z jedynką to jest jakby tier itemu? Czy to jest tier 1? Bo jeżeli to jest tier 1,
Wy jesteście tacy głupi, to jest tak świetny item. Patrzcie, mam kolegę teraz. To mam Ulfika. Ulfik. No. Także, kanały. No, Menele Daily się kręci. Ja gdzieś tam chcę, planuję dodać może nowe osoby. Jeszcze do przegadania na pewno z resztą ekipy. Bo jest kilka fajnych osób, co fajnie by było w to wkręcić. I co bardzo bym chciał wkręcić. No i dostałem damage. I pewnie moja szansa na Devil Room to już tam nie istnieje. No ale trudno. No. To są tirsy po prostu. Tirsy, czyli szybciej strzelam. I to jest tier 3? To wygląda jak zwykły item, tutaj po prostu jakiś stat-up. No dobra. Niech będzie. Patrząc na to, że mam ten fruitcake, to całkiem fajne. Więcej tearsów, więcej efektów. Krótko. Bookworma można zrobić bardzo łatwo tutaj. Bookworma można zrobić w sposób następujący, że po prostu przyjdę tutaj z naładowanym kostkiem. Zrobię wesołego kostka i po prostu zroluję sobie książki na kolejne i będę miał już 3. A Bookworm, z tego co pamiętam, tam też było chyba napisane, ale nie przeczytałem. Bookworm daje nam szansę na podwójne tirsy, że dwa, ojejku, że strzelimy dwukrotnie. Dodatkowo kurczę, no kusi tutaj, żeby to wybuchnąć. Bo jak tak zrobię, może coś wybuchnie, tirsy. No Bookworm ogólnie chyba no jest szansa na podwójnego tirsa. A dlatego nas to cieszy, że mamy fruitcake, no to podwójne tirsy, podwójnie duża szansa na jakiś śmieszny efekt chyba, a jak nie, no to po prostu podwójne tirsy. Nadal kaszlę. Już absolutnie nie jestem chory, ale ta suchość gardła jednak gdzieś tam pozostaje. Uuu, gapi! Fajnie. No ale to pewnie rolne. Albo coś z tym zrobię. Czy to działa? No bo gapi działa na piedestały. To tu, gapi. D6 działa na piedestały. Trochę się boję, że może nie zadziałać na skrzynkę. Czy działa na skrzynkę też? Nie mam kluczy. Nie mam kluczy. Spróbujmy. Działa! Let's go! Range 20 chance to shoot petrifying tears. 50 chance at 20 luck. No dobra. Ogólnie no póki co to mamy sporo efektów śmiesznych. Jest to jakiś pomysł na build. Ja raczej wolę buildy typu, że coś tam wybucha, coś się dzieje. Jakiś tam szachermacher, śmieszne lasery. Ale takie też coś może być. Co to robi? Teraz mogę przeczytać. 0.5 damage for each evil up item held. A ja nie wiem. Ja nie wiem co mam, a to po prostu... Co to robi? Plus 3 range. No ja ręża nie mam jakiegoś złego. Chyba mnie to nie obchodzi. Myślałem, że to jest ten. Że to jest ten taki, jakiś taki tasiemiec, co sprawia, że trochę tirsy latają tak śmiesznie, zygzakiem. Ale się okazuje, że nie. No dobra, wybuchnijmy tutaj, bo pewnie dostaniemy jakieś klucze. Wybuchnijmy to również. Okej, okay, tu się zwróciło. Tutaj pieniążki. Zobaczymy co tutaj. I co tu... A! Nie wiedziałem, że kliknąłem już, że puściło. No i dużo bomb. No na nasze nieszczęście nie dostaliśmy ani jednego klucza. Brzmi to jak spisek. Brzmi to jak... No jakaś ustawka ewidentnie. Ja myślę, że tutaj... Edmund ogląda mojego... Ogląda moje nagranie na żywo. Także Edmund, wyjdź z mojego komputera. Myślę, że już czas. Za długo tu siedzisz. I proszę dać mi... O, klucz dostałem. No dobrze, dziękuję panie Edmund. Jednak posłuchał. No dobra, no to... No to jednak może sobie siedzieć. W komputerze Edmund. Także no, ja przysięgam. Te wszystkie przedmioty, jak one mają te swoje tiery czy coś, to w ogóle nie można się tego słuchać, bo to jest takie sranie w banie. Weźmy sobie serduszko. Na wypadek, gdybyśmy mieli dostać damage. I to też od razu zgarnę. No trudno.
Wyjdzie to wyjdzie, nie wyjdzie to nie wyjdzie. W ogóle! Co dzisiaj? Dzisiaj mam do picia. Byłem w Dino. I pomyślałem, a kupię sobie do picia coś. Może jakiś napój energetyczny. Może tak zrobię. I jakiegoś 7 Daysa. I patrzcie to. Nie dość, że Monster w przecenie, w promocji znaczy, że jak kupisz dwa, to mniej kosztuje. I druga rzecz, że jak... Hermit to jest sklep, a to drugie to jest co? Jakaś siłka. A to dobra, niech będzie. Aha, bo to jest Revelations, a to nie jest latanko. No to to chcę. Prawie tego nie użyłem. Dobrze przeczytałem. I teraz Monster na promocji, że jak kupujesz dwa, to taniej. I 7 Daysy taniej, jak kupujesz dwa. Także Monstery wyszły 4,50 za jeden, jak kupiłem dwa. A 7 Days wyszedł za 3 zł chyba. Więc dałem, kupiłem dwa Monstery, dwa 7 Daysy, wydałem 15 zł. Patrząc na dzisiejszą inflację, patrząc na standardy, patrząc na moje zarobki, to jest to bardzo dobry deal. Także wziąłem Hermit, a nie Strength. Myślałem, że wziąłem Strength. No to mój błąd. I co? No ja pamiętam czasy, jak kupowałem sobie Monsterkę za 3,50. No, jeszcze nie musiałem być pełnoletni, żeby go kupić. Aczkolwiek 4,50 jest to cena totalnie akceptowalna. Dla niektórych 5 zł to jest dobra cena za Monstera. W Żabce to pewnie kupisz za jakieś, nie wiem, 8. Także... No mamy Cube of Meat. Cube of Meat to trochę sram na Cube of Meat. Najchętniej bym to zrolował, ale trochę nie mam jak. Także no muszę to wziąć. Idziemy dalej. Muszę pamiętać, że idziemy na The Lamp. The Lamp, no to trzeba chyba wziąć negatyw, prawda? I pójść na szatana. Chyba. Moglibyśmy przy okazji, jeżeli by wyszło, no to zrobić mega szatana. Chyba. Czy nie, no po mega szatanie jest koniec. Chyba, że można pójść na The Lamp i wrócić na mega szatana. I to jest chyba możliwe. Jesteśmy w wojdzie i to jest możliwe. W ogóle! A propos bycia gdzieś i bycia możliwym. Byłem na Piwokonie. Piwokon event odnośnie piwa i anime. Cudowne spotkanie, cudowne wydarzenie. Byłem tam pierwszy raz. Piwokon odbywał się w ogóle drugi raz, była to druga edycja Piwokonu. No śmieszna rzecz, dla mnie to takie haha, śmieszne, bo wiecie, piwo i ten. I anime. Ja nawet nie oglądam piwa. Nie oglądam anime i nie piję piwa, to chciałem powiedzieć. No piwa też nie oglądam, bo nie wiem, po co miałbym oglądać piwo. Ale no będąc tam, to się na jedno piwo skusiłem, bo jeszcze w ogóle dostałem za darmo. Także dziękuję. Dziękuję organizacji Piwokonu za to, że dostałem darmowe piwo. Ale powiem wam, że jedno piwo to jest chyba mój górny limit, bo ja po jednym piwie, nawet nie po całym, tylko już w trakcie, to po prostu... Nie wiem, ja się robię albo śpiący, albo łeb mi zaczyna boleć i się czuję, że nie wiem. Na szczęście po piwie na Piwokonie nie bolała mnie głowa. Nie jest to ogłoszenie sponsorowane. To jest fajne. I mógłbym teraz sprawdzić, patrzcie, dla hejterów włączę na chwilę, czy tu jest pokazane. Tu jest pokazane, prawda? To, a nie, czy to są moje staty takie podstawowe? Nie wiem nawet. Pewnie nie. Jak włączę sobie extra hood, no to wiemy na przykład, że tiersy mamy. To jest 3,50, czy to jest... Które? 3,90 to są chyba tiersy, bo to jest jakby... Siubidubi. Czy to 8? Ja nie wiem, nie znam tych obrazków, bo to jest... Nie zamierzam tego komentować. No i co? Wypiłem sobie piwo, kufel piwa dostałem półlitrowy, nie wiem co to było za piwo. Piwo typu piwo, smakowało jak piwo. Nie mam jakiegoś wstrętu do piwa. Aczkolwiek alkohol mi chyba nie służy. No chyba, że po prostu bardzo bym się chciał poczuć śpiący. Albo na krawędzi po prostu mdlenia wręcz. No to może bym sobie wypił piwo.
Także wypiłem piwo na piwo konie. Było spoko. W sensie piwo było spoko, piwo kon był spoko. O dziwo, się bardzo miło zaskoczyłem. Bo były prelekcje. Prelekcje, jeżeli nie wiecie, takie wykłady. Też już tłumaczyłem kiedyś, ale przypomnę, może nie jesteście konwentowi. To jest mega gówno, nie chcę tego przedmiotu. To też jest mega gówno i też nie chcę tego przedmiotu. Może naładuję jeszcze raz. Na pewno naładuję jeszcze raz. Wejdźmy tutaj. I jeszcze się uderzmy. To było bardzo gówniane. Nigdy tego nie zrobię więcej. Dobra, wejdę chyba, nie? Wszedłem. O, i odzyskałem serduszko. Elegancko. To mógłbym wysadzić, ale mi się nie chce. No i ogólnie prelekcje. No ja byłem do tej pory na Remconie, byłem gdzieś tam na Pyrkonie. Na Pyrkonie chyba nie wiem, czy się dostałem na jakieś prelekcje, bo tam zawsze jest tak, po prostu wszystko jest pozajmowane i w ogóle. Ale na Remconie na przykład byłem na kilku prelekcjach, no i... No i szczerze mówiąc, te prelekcje w większości były mega słabe, nie? Gdzie bym się spodziewał, że no nie wiem, można to zrobić ciekawie. Można mniej ciekawie, ale na piwo konie byłem na kilku. Tam też to nie trwało jakoś bardzo długo i były tylko powiedzmy dwa miejsca, gdzie były prelekcje. Bo to było, wszystko było w takim, no nie wiem jak to nazwać, w pubie, w klubie. No klub to chyba taki, no powiedzmy, że to jest pub. W jakimś barze, o, bar to jest dobre słowo. Czy bar to samo co pub? Pub? Dla mnie to jest to samo, dla mnie to jest jednoznaczne. Więc możecie mi w komentarzu napisać, jaka jest różnica między pubem a barem. Więc no, piwokon odbywał się w barze, tudzież pubie. I no, jedne prelekcje były z jednej strony, drugie z drugiej. Wiadomo, nie obyło się bez jakichś tam drobnych problemów technicznych. Ale ogólnie jakieś tam były prelekcje o anime. Kilka było, w sensie kilka. No na pewno co najmniej jedne, bo już teraz mam trochę mnie pamięć myli. Ale na pewno jedne były o takie, o gierkach i to bardziej bliższy mi temat, więc super. I nie, co najmniej dwie były o gierkach, bo na dwóch byłem. Pamiętam trzy prelekcje, no bo łącznie było ich chyba 8, tylko że no mówię, jedne były, więc można było maksymalnie pójść na połowę, albo trzeba było chodzić między jednym i drugim. I kurczę, no byłem na trzech, no bo jakoś poszliśmy szybko. Tiersy, Range Multiplier, to też gówniane. Ale weźmy, no Tiersy będziemy mieli duże. Teraz nasz Isaac sika oczami. Niech będzie. Chociaż nie, on teraz nie mruga. Czyli on faktycznie sika. Isaac! O nie! No trudno. No i co? No i jedne były tam gdzieś o tłumaczeniach. Ała. Chyba głównie chodziło o tłumaczenie gierek, albo tylko o tłumaczenie gierek. No z japońskiego raczej. Na angielski albo polski. Było o... Mam 0,03 na spuna. Ale no muszę to wziąć, no bo nie wezmę inaczej. I na Devil Room nie idę, nawet tam nie wchodzę. Sram na ten Devil Room. Jedne prelekcje były o tłumaczeniu gierek. Tam też o trochę patchowaniu, modowaniu. Takich rzeczach, więc całkiem cool. I nie wiem jak... Pamiętam, że jedne prelekcje to chyba właśnie ten gościu mówił, że prowadzi pierwszy raz i bardzo, bardzo sprawnie mu to poszło, bo często z prelekcjami jest taki problem, że albo są mega sztywne, bo ludzie po prostu właśnie albo to robią pierwszy raz, albo są nudnymi ludźmi, albo nie potrafią ciekawie opowiadać o tym, o czym chcą powiedzieć, albo temat jest po prostu nudny, no różne są powody. Druga rzecz, która często jest powodem, że no prelekcje są raczej niezbyt udane, no to jest to, że ktoś na przykład za mocno próbuje być śmieszny. Bo problem z byciem śmiesznym jest taki, że no albo wychodzisz śmieszny, albo wychodzisz mega cringe'owy, nie? Więc no jakoś cringe'owo nie było. Poza tym ja też mam tolerancję, myślę, na cringe odrobinę wyższą niż przeciętny śmiertelnik. Druga rzecz jest taka, że no cringe też czasami potrafi być śmieszny w taki... nie wyśmiewający się z kogoś sposób. Także
Użyjmy sobie Runeshard, nic nie stało. Także spoko. Inne prelekcje, które były i pamiętam, były po prostu o jakichś dziwnych anime. I faktycznie były trochę dziwne, ale takie śmieszne dziwne, nie takie dziwne typu dziwne, albo na przykład dziwne, tylko takie dziwne, śmieszne. Także też sobie zapamiętałem coś tam. Jako osoba, która no raczej nie ogląda anime i w ogóle mało co ogląda, to dla mnie to trochę taka ciekawostka, może nawet zachęta, żeby właśnie poszukać czegoś takiego goofy, a też może żeby opowiedzieć o czymś takim u siebie na kanale, skoro mam taką możliwość, mam platformę do tego. Także no, jestem zadowolony. I jeszcze jedne prelekcje były na pewno, które też były gierkowe i były odnośnie tego, że no, nie ma gier i gry są chujowe, tak mówiąc w skrócie. No jest to temat, dla mnie jest to temat, myślę, codzienny. Nie ma gier. Ogólnie polecam wejść na stronę internetową. Jeszcze się upewnię, czekajcie, żebym nie powiedział źle adresu. Żebym nie powiedział dobrze adresu. Polecam wejść na stronę internetową, czy są gry, bez polskich znaków, czyli czy są gry, czysagry.pl. I myślę, że dostaniecie odpowiedź na pytanie, czy są gry. Także polecam. No i co? No fajnie, no jeżeli jest okazja pośmiać się z branży gier, to ja jestem pierwszy. Fajny piwokon, kurczę. Zainteresowanie było duże, rozniosło to się tak dość memicznie. Na Facebooku było wydarzenie, to zainteresowanych było chyba około 700, gdzie no slotów oni na ten bar mieli 150, czyli no nie za dużo, patrząc na zainteresowanie. Kurczę, mogę tutaj to przesunąć i jedną bombą bym to zrobił. No trudno, jedna bomba w plecy. No i cholera. Ej, to jest dobry item, szczególnie, że daje serduszka. No takie niezbyt szczęśliwe dla mnie, ale może być. To też rozwalmy. Niezidentyfikowany pil. Shot speed down, nie fajnie. Tears up, chociaż shot speed down nie jest zły, bo to, że tearsy lecą wolno, wcale nie oznacza, że są słabe. Czasami to jest przydatne. No i co jeszcze z piwokonem? A, no bo ja... Piercing tearsy. Czy to jest takie silne? Że to jest tier 3? No dobra. To się chyba nie nazywa tier. To jest chyba... nie wiem, jak to się nazywa. Jak to się nazywa? Immune to Curses, 1 Black Heart, 15 Devil Angel Room Chance. No to proste, że biorę. Ja mam w ogóle strasznie dużo siana, ty. To wpłaćmy na maszynę, ile się da. No bo trzeba tą maszynę w końcu pęknąć, nie? No i co? No i co? No i jaj co, no? Piwokon. To mega śmieszne w ogóle. Ja myślę, że nagram, na pewno nagram film o piwokonie. Myślę, że nawet na main kanał. Wiem, że nie wszystkich te eventowe filmy muszą interesować, ale po prostu to było mega śmieszne. Jakby sam event jest śmieszny. Jeszcze w ogóle, ja gdzieś tam złapałem kontakt, bo napisałem do nich. I miałem do czynienia po prostu z mega git gościem. No widzę też. Więc już w ogóle rolnijmy to sobie, bo to jest gówno. Może rolnięcie by się bardziej przydało na Angel Room, aczkolwiek myślę, że łatwiej dostać dobry item z Angel Roomu niż z bossa. No i to jest bardzo dobry item. Wiecie, co też będzie bardzo dobre? Rozwalenie aniołka. Także no. Miałem ogarniętą wejściówę, bo w ogóle była taka sytuacja, że... Ja to mówiłem na odcinku. Bo ostatni drop biletów, które były w ogóle darmowe, więc no chodziło tylko o to, żeby je zaklepać sobie miejsce. Ostatni drop biletów był w któryś tam dzień. I... I o 20 on był. I ja nagrywałem wtedy Isaaca. I normalnie pauzowałem Isaaca, jeżeli oglądaliście, to wiecie. Pauzowałem Isaaca, wchodziłem na tą stronę i sobie myślę, no kurczę, jestem o 20, refreshuję, nic nie ma. Nie ma tego, nie zrobili, nie?
I to też nie chciałem jakoś odcinka rozwalać. Więc też jakoś tam nie świrowałem za dużo. Mam całkiem dużą szansę na zniszczenie kamienia, więc chyba no nie ma co marnować bomb albo kluczy, bo mogę po prostu chwilę poczekać i myślę, że w końcu się zniszczy. No przed chwilą nam wyszło, teraz nie chcę, jak na złość. I kurczę, ja nie zdążyłem wyłapać tego biletu. Bo zniknęły bardzo szybko, zniknęły chyba poniżej minuty. I później chłopak do mnie napisał na tym fanpage'u, z tego fanpage'u. Napisał do mnie DM'a, że... że prawie dałem radę, bo właśnie tam, nie wiem, pokój w Isaacu clearowałem chyba pół minuty, a właśnie tam w jakieś 40 czy ileś sekund po prostu zniknęły te bilety. Więc myślę, że to jest mega śmieszne, że coś takiego napisał. Bardzo mnie to rozbawiło wtedy. No i fajne, fajne takie, no. Miła atmosfera bardzo. Glass Cannon jest tier 1? Wy jesteście upośledzeni? Glass Cannon jest mega dobry. Isaac leaves a trail of creep. The creep deals 66 of Isaac's damage. No to chyba silne. Co znaczy creep? Aha, bo ja mogę oba mieć. O! Creep to są jakieś siki i krew. No dobra. No dobra, czy ja mogę drugie też podnieść w takim razie? No to chyba rolne po prostu to za chwilę. I zobaczymy, co się wydarzy. A nie wiem, czemu mogę dwa. Bardzo dużo rzeczy wybucha. I trochę się boję. Wdepnąłem w gówno. Śluź. Mamy kluczor. Tu jest arena, na którą nie możemy wejść. Mamy klucz nieskończoność. No to sobie biorę na luzaczku. No i sporo było takich sytuacji właśnie z tym piwokonem. Że było po prostu zabawnie. To jest spoko, ja to lubię. Niech będzie. No i fajnie, no kurczę, no co mam mówić dużo. Ciężko tak też powiedzieć bez zastanowienia się, bez przypominania. A ja, żeby sobie przypomnieć albo coś, no to musiałbym tak usiąść, pomilczeć, zastanowić się. Chciałem trochę ponagrywać. Problem jest taki, że no, ja nie mam sprzętu za bardzo nagrywania. Nagrywanie telefonem działa różnie. Mam GoPro, które po prostu kocham. Tylko, że problem z GoPro jest taki, że... Bardzo przeszkadza w GoPro, że GoPro nie potrafi nagrywać w ciemnych warunkach. I kurczę... Aha. To muszę chyba tak o... I problem był taki, że ten bar, czy tam pub... No to był w piwnicy takiej. I tam był cały czas taki półmrok. Więc no totalnie nic nie mogłem zrobić. Zabijmy to. Okej, okay, nic. Using active item triggers its effect twice. O! Tylko, że to trochę jest gówniane na kostkę. Ale weźmy na przyszłość, bo pewnie zmienimy jeszcze przed lambem przedmiot. No i idziemy stąd. Możemy spróbować biedaczka nakarmić, to będzie trochę nieprzyjemne, no bo tutaj... No właśnie, bez sensu to zrobiłem, mogłem po prostu na spokojnie, nawet pojedynczo. Albo wysadzić ten kamień obok. Spróbujmy po prostu go zniszczyć. O, no i super, no i mogę tak to zrobić. No i kurczę co? Piwokon. Fajnie. Fajnie. Nagrałem tylko trochę z telefonu. Nagrania są gówniane. Też jak na przykład właśnie były prelekcje, no to oni wyświetlali sobie na telewizorach jakieś tam slajdy. Tylko, że masz ciemną scenerię i nagle masz telewizor. I jeszcze, jeżeli nagrywaliście coś kiedykolwiek, to wiecie, jak to wygląda, że po prostu jak złapiecie jasność, jak złapiecie ekspozycję na ekranie, to nic. Nic obok nie widać. No chyba, że macie jakiś zajebisty aparat, jakiś HDR czy coś tam. Ale no, to nie działa w moim telefonie w ogóle, więc... No, moje nagrania są jakie są. Przykro mi jest z tego powodu. Również nic na to nie poradzę, także... No, tyle no. Ale na pewno coś opowiem, na pewno będę chciał właśnie nagrać jakiś filmik, bo mega mi się podobało. Mega było fajnie i... I liczę, że Piwokon będzie się rozwijał.
Inna rzecz, gdzie właściwie to był główny cel naszej podróży, mojego wyjazdu, to dzień wcześniej, przed Piwokonem, był koncert kumpla, był koncert Jonasza Gubery. Polecam, jeżeli jeszcze nie znacie, mówię o nim często dość, ale osobiście bardzo lubię. Nie jest to również płatna promocja, bardzo po prostu lubię jego muzykę, lubię Jonasza też swoją drogą. Także no, jak gdzieś mam taką okazję go naturalnie gdzieś o nim wspomnieć, to wspominam. No i właśnie byliśmy na koncercie. Koncert akurat tam trochę ze światłem było lepiej. I nagrałem całość koncertu, nagrywałem GoPro. Pierwszy raz nagrałem koncert GoPro Jonasza, chociaż był już taki plan wcześniej. Nagrałem całość. I jest spoko, jest naprawdę fajnie, które ujęcia wyglądają. W GoPro też to różnie wygląda. W takim oświetleniu i nie tylko. I nie tylko w GoPro, no bo to tam nie dość, że było dość ciemno. Jejku, muszę... Okej, czekajcie. Czy ja mogę zrobić tak? O, mogę. Oj, nie mogę. Czekajcie, to już po walce to zrobię. To jest dość ważne, bo wiem, że jest to menu dodatkowe. Też zainstalowałem tego moda. I mogę wyłączyć opisy podczas walki, bo to mi przeszkadza. Więc no nie chcę, żeby pół ekranu mi zasłaniał opis przedmiotu w momencie, kiedy się bije. Także to sobie wyłączę i to chyba będzie w display może? Albo tutaj? General? Hide in battle. Więcej opcji nie chcę ruszać, bo tylko to mi obchodzi. Watch battery, co to jest? 666, chance for the room clear reward to be a battery. Chance for random pickups to be a battery. Chance to add one charge to held item. Aha, czyli dużo charge'ów ogólnie. A co daje to piórko? Jakiś tam evil up, no właśnie. No to weźmy to, no tam jakieś evil upy chyba mieliśmy. Szczególnie z tej świeczki na pewno. Więc chyba wolę to piórko. No i co, koncert fajny. Zawsze można usłyszeć kłamstwa i podstęp na żywo. muzykę do montażu Apex Legends. No fajnie no, Jonasz w ogóle bardzo fajnie brzmi na żywo. Bardzo dobrze. No nagrania, które mam, no to nagrywałem GoPro, więc no audio jest dosyć... No to audio jest chrupiące, no. Jest takie... No jest crusty dość. Aczkolwiek, no... Gdzieś to wstawię. Może na Kasaczek 2 wstawię cały koncert. Zobaczę. Nagranie jest takie sobie. Ja też tam jakoś się nie pchałem, żeby robić jakieś zajebiste ujęcia. Trochę tak sobie łaziłem z tą kamerą. Nic specjalnego. Też, że to GoPro jest to szeroki obiektyw. Wiem, że momentami było widać gdzieś tam mój palec w kadrze, bo na przykład kamerę inaczej złapałem. Ale no trudno. Jest to jakieś doświadczenie. I jedna rzecz. Nie wiem, czy to był ten sam gościu. Chyba niekoniecznie. Na koncertach Jonasza często ktoś właśnie też robi zdjęcia, później wstawiają, bo to też takie... Fajnie to wygląda. Aha, bo tu już treasure roomów nie ma. I sklepów chyba też. No chyba nie mam po co łazić za bardzo, idę od razu dalej. I ktoś robił zdjęcia. I no oczywiście lepszym sprzętem ode mnie. I nie wiem, bardziej się znał na pewno na robieniu takich rzeczy. Ja też nie chciałem przeszkadzać, bo to jak ja jestem z tym GoPro, to żeby to GoPro wyglądało, to ja muszę zajebiście blisko podejść. One damage for the left eye, range for the left eye. A rolne to. Aha, 5 kart, to mega gówno. Akurat. A mógłbym jeszcze pochodzić i znowu rolnąć, to nie pomyślałem. Ale może coś... O, jest Joker. Joker nas przyniesie na Angel Room. Dostajemy Holy Water, który jest całkiem niezłe. No i oczywiście bijemy aniołka. Elegancja Francja. No i jakiś ziutek... Ała, rzeczywiście. No i jakiś ziutek też tam robił zdjęcia. I ja tak z tym GoPro właśnie głupio, bo mówię, GoPro ma szeroki obiektyw, trzeba blisko podejść, żeby to wyglądało dobrze. I kurczę... No nie wiem, tak trochę się wstydziłem, trochę nie chciałem przeszkadzać, bo też nie chciałem, wiesz, jak koleś robił zdjęcia, to też nie chciałem, żeby, kurczę, żebym ja gdzieś był w kadrze non-stop, bo to bez sensu, nie?
Więc no ja tak trochę nieśmiało, czasami się odsuwałem. No szczególnie, że on pewnie gdzieś to postuje, gdzieś tam może, nie wiem, zrobi sobie z tego portfolio, albo gdzieś to leci dalej. A dla mnie te nagrania z tego GoPro głupiego, no to są albo dla mnie, albo ewentualnie gdzieś tam wrzucę i nikogo to nie obchodzi, nie? Także... No, taki trochę byłem. Inna rzecz, co bym chciał, no to fajnie by było nagrać ten koncert audio właśnie, jakoś fajnie, ale ja nie mam żadnego mikrofonu takiego. No bo mówię, nie mam sprzętu do nagrywania, więc naturalnie też nie mam sprzętu, chodzi mi o wideo. Nie mam żadnego aparatu, nie mam kamery. No to też naturalnie nie mam żadnych mikrofonów. Mam ten swój jeden głupi rejestrator, mam Zooma H1. Jest to taka, takie powiedzmy, entry level, taki rejestrator, mikrofon. Fajna rzecz, ale problem ma właśnie z głośnymi sceneriami, bo jest tak, że ja wejdę na koncert, prawie podniosłem to, a nie chciałem. To ma zero? Ale gówno. To niezły tier zero. No. Ma problem, bo są przestery później. To brzmi jak gówno też. To już nawet z GoPro to brzmi lepiej, bo nie ma przesterów, bo tam zbija to audio. Co prawda jest jakości typu słabej, ale no nie jest na przesterze, nie? Więc no... Albo bym musiał sobie kupić lepszy rejestrator, albo w końcu się zaopatrzyć w... Placenta. Nie wiem, czy dam jeszcze raz radę naładować kostkę, więc już chyba to wezmę. No, więc albo bym musiał w końcu kupić sobie aparat, co no nie kupuję, bo to kosztuje pieniądze i trochę mi nie stać aktualnie, więc no... Jest jak jest. Jak mnie będzie stać, to pewnie będzie jedna z pierwszych rzeczy, którą kupię. Teraz, no bo też bym chciał gdzieś poprawić jakość moich nagrań wideo. No nie wiem, no. Fajnie, koncert Jonasz. Wstawiłem jakąś tam, jakiś fragment. Chciałem powiedzieć jakąś zajawkę. Wstawiłem jakiś fragment na Menele Daily. Więc też możecie obczaić, jak to wygląda. Nagrywałem w ogóle właśnie, bo to chyba nie powiedziałem, bo ostatnio chyba jakieś dwa filmy na kanale nagrywałem GoPro w jakimś profilu... White Balance natywnym. Te kolory wtedy są takie strasznie jakieś wypłowiałe. Ale ponoć lepsze do grejdowania. W sensie no więcej informacji zachowuje. Problem jest taki, że wcale tego dobrze się nie grejduje, albo trzeba jakieś pojebane sztuczki robić. I ja też w to nie jestem dobry. I o wiele lepiej sobie po prostu ustawić albo automatyczny white balance, albo no jeżeli się boisz, że ci będzie się zmieniał w trakcie, no to jakiś stały, ale taki, który w miarę pasuje, nie? Czyli gdzieś tam walnąć white balance, nie wiem, 5000 czy ile chcesz. No i tyle. I tak pewnie będę robił od teraz, aczkolwiek... Wow, soczek. Jesus Juice, Damage Range. No tak jest to. A to jeszcze gorsze. Holding down the use button empties the charge bar. Isaac is temporarily invisible when the charge bar is empty. Isaac summons light beams on contact with enemies. If damage is blocked with perfect timing shot, four-way holy beam. Holding it for too long deals damage to Isaac. Holding down the use button? Co to jest use button? Spacja? Aha. Ojejku. A to mega dziwne. Jakiś turbo skomplikowane. Nie chcę tego nawet nosić. Czy jest sens zabijać aniołki? Bo chyba mogę, nie? Spróbujmy. Mogę. Zobaczymy, co się stanie. No bo klucze już mam. Ale myślę, że... Może jakiś przedmiot dostanę? Albo nie wiem. Coś? No, dwa pieniążki dostanę. Ała, to było głupie. Dostałem skrzyneczkę. Z baterią? Może? Nie. Jakbym dostał baterię, to bym rolnął sobie. Ale niech będzie, no trudno. No idziemy na szatana oczywiście. No. Więc nagrałem teraz ten koncert w profilu White Balance natywnym. Ale to z tego powodu, że akurat tam jest takie pojebane światło, nie? Bo tam jakieś kolorowe światło, niebieskie, czerwone, coś tam miga.
Więc akurat w natywnym to lepiej wyglądało, bo wszystkie te światła kolorowe, jak ustawiłem white balance automatyczny albo właśnie jakiś taki stały sam, to po prostu te wszystkie światła, to one były w cholerę przepalone na tym nagraniu. I teraz, mając nagranie w tym natywnym white balance, ja nadal to mogę z kolor korektować, że to wygląda praktycznie tak samo, jak na tym. Jak na tym white balance, powiedzmy, automatycznym. Ale jakbym miał na white balance automatycznym, to daje więcej bomb, to nie chcę. To nie mógłbym zrobić tak, jak jest na tym natywnym, więc mam mniejsze pole do popisu, nie? No ale to tak już techniczne pierdzielenie. To nagranie nie wygląda nawet jakoś turbo źle na tym natywnym, po prostu jest takie trochę wyblakłe. No i kolorki są takie trochę dziwne. Ale to też jest kwestia tego, że GoPro ma dwa profile też kolorystyczne. Wow, health down, niefajnie. Dwa profile kolorystyczne. I jeden to jest flat, drugi to jest GoPro. Super nazwa kreatywna. No i GoPro to po prostu wszystko jest takie aż przesycone, więc to też nie wygląda jakoś super. No a na flacie, no to po prostu wystarczy podkręcić gdzieś tam w dowolnym software'ze, który tam używamy do montażu. Podkręcić trochę saturację, nasycenie, jak kto woli. No i może kontrast trochę, nie? I masz to samo. Albo nawet lepiej. I znowu, masz większe pole do popisu. No i co? No i się popisałem. Nie wiem, jak to się wydarzyło. Gdzieś się kliknąłem, kurczę, paluchem. Kliknąłem sobie jeden na numpadzie. Jest to u mnie klawisz do wyciszania się. Na szczęście stało się to 15 minut przed końcem rana. Więc no, nie jest to odcinek do wywalenia, aczkolwiek teraz sobie obejrzycie przyspieszony fragment, razy 10. I co? No nie wiem, no coś tu pogadam, powiem, co się stało mniej więcej. No ale odwaliłem, no. Na następny raz, o, tu przedmioty na przykład będą, widzicie? Wow, mega przedmioty. Sobie wziąłem Ouija board, wziąłem sobie PhD fake'owe, bo się opłacało. I tego. I później rolowałem te przedmioty, żeby może dostać coś ciekawszego, no bo D6 jeszcze istniało. No na następny raz już na pewno sobie zakoduję, że nawet jeżeli bym się zmutował, to gdzieś w tle będzie mi nagrywał mikrofon, no i w najgorszym wypadku po prostu nie będzie kamerki, a ja będę musiał wyrenderować film, tak jak dzisiaj, prawda? Więc no, odwaliłem. Nie mam zabezpieczenia na takie sytuacje. Jest to, powiedzmy, pierwsza, nie licząc tego odcinka, którego w ogóle nie nagrałem. Taka sytuacja i miejmy nadzieję ostatnia, więc człowiek się całe życie uczy. Run był całkiem spoko, to jeszcze bez spoilerów, co się zaraz wydarzy, ale... No bez spoilerów, no to nie spoileruję. No oczywiście biję sobie mobki, no w Voidzie to praktycznie każdy pokój to jest boss room. Ale z tym buildem, który nam się przydarzył, poszło to całkiem sprawnie. Tutaj za chwilę, jeżeli się nie mylę, o, tutaj na przykład jest ten jakaś gruba pijawka z jakiegoś powodu, nie wiem czemu jest taka duża. To sobie coś rolowałem itemy. Zastanawiałem się, czy nie chcę bucket of lard wziąć, ale to jest tak, żebym stracił jedno HP, żeby dostać jedno na plus. I no to się nie opłaca, bo jeszcze nam zbija bardzo chodzenie. I tutaj w ogóle dropnąłem 7 kart z tej fistuli, czy co tam jest? 7 kart. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Możecie napisać w komentarzu na przykład, dlaczego dostałem 7 kart. Bardzo dużo kart. Dwie z nich chyba, jak nie więcej, to było The Sun, więc pomyślałem, hej, będę nosił The Sun, bo jak stracę żyćko, no to sobie naprawię żyćko, nie? Krótka piłka. Tak samo, no jeżeli mam się przygotowywać na The Lamp, czy tam na szatana, tym bardziej mega szatana, bo to nie jest zwykły szatan, to jest mega szatan. No to fajnie jest mieć coś takiego. Tutaj dostałem jakiś przedmiot na pająki, już nawet znowu nie przeczytałem, co on robi. Grając też nie zdążyłem. Ale to jest interesujące, bo dostanę niedługo trzeci item na pająki i będę miał transformację w pająka, który też nie wiem, co robi, bo też nie przeczytałem. A teraz nie przeczytam, bo nagrywam to oglądając ten film razy 10, więc nie zdążę. A nie chcę pauzować. Także
No biję sobie mopki, robię rzeczy, wow, ale gameplay, mega, mega gameplay. Fajny by był, gdyby ktoś opowiadał na przykład co robi, albo opowiadał jakieś śmieszne historie, bo na przykład nie byłby zmutowany, prawda? Także... No tak, tak, tak to wyszło dzisiaj, no tak się żyje na tej wsi. Myślę, co jutro chcę zrobić na Isaacu. Może dzisiaj nagram, może nagram nawet kilka odcinków. Kilka odcinków na zapas. Na pewno fajnie by było porobić bestie innymi postaciami, żeby odblokować tainted postacie. Bo póki co mamy chyba tylko Azazela i Isaaca. Więc wybór nie jest za duży. Na pewno trzeba porobić Greedier, ale no po tej mojej ostatniej fali Greed Mode'a, no to może być trochę nudne. Chociaż no trudno, no tak prędzej czy później trzeba będzie to zrobić. A jeżeli zostawię Greed Mode na sam koniec, no to później już będę grał tylko Greed Mode, więc myślę, że tak można co drugi odcinek robić Greed Mode. Jak będą bardzo, bardzo małe wyświetlenie na Greed Mode, to po prostu nie wiem, będę robił off camera. Ale no chyba normalnie się oglądały te Greed Mode'y. Także no tutaj biję sobie The Lamp. Nie jestem pewien, czy użyję The Sun, bo chyba nie zajdę do jednego serduszka. Zgadza się. Victor Lap oczywiście nie robię. Tu sobie przy okazji zregenerowałem HP, odkryłem Secret Room. No Secret Room z pieniążkami, więc totalnie useless w tym momencie. Tutaj chyba idę właśnie po kolejne The Sun. Ale ostatecznie zdecyduję się na... A, sorry, tu jeszcze rolowałem przedmioty. Contagion nie chciałem, no bo to zaraża mobki, jak się zabija pierwszego. To jest fajne do clearowania pokoi, ale no na bossa dość gówniane. Więc zrolowałem jeszcze raz, zostałem gwoździe, powiedziałem, a niech będą gwoździe. Tutaj zamiast The Sun, które leczy nas i robi trochę damage'u, zdecydowałem się na Strength, który też daje nam Hard Container. Więc no będę silniejszy, ale mam jedno życie dodatkowe, a nie na przykład regenerację tam, nie wiem, czterech kontenerów, więc survey mam gorsze, ale pomyślałem, że tak będzie ciekawiej, bo... No tak pomyślałem, no nie wiem, taka była moja decyzja, no nie muszę wszystkiego tłumaczyć chyba, co? No właśnie, co się czepiasz, gościu? Uspokój się. No i tu se biję jakieś te grzechy, jakichś tych jeźdźców. Co tu dużo mówić, no dostałem na dziurę, ja se tutaj hulam. Tutaj tego Brimstone'a chyba się najmniej spodziewałem, więc no na przyszłość będę musiał wiedzieć, że nie fajnie jest stać na wprost Mega Szatana. Ja kompletnie zapomniałem, co robi Mega Szatan. To nie jest tak, że gram na niego pierwszy raz, aczkolwiek gram na niego pierwszy raz na tym save'ie. Ten save, no to wiecie, tam były cyrki, bo on był jakiś resetowany, popsuł się po tym kopie. No i to był pierwszy raz, jak robiłem Mega Szatana tutaj chyba. Bardzo dawno nie biłem tego bossa, nie pamiętałem patternów. No strasznie mnie zabolał ten Brimstone. Później pod koniec gdzieś się stresowałem, bo on ma drugą fazę, nie? Tu zaraz będzie druga faza, o właśnie. I się zacząłem stresować, że może znowu może Brimstone'ować. A tu jest taki bullet hell. No i on chyba już tu nie Brimstone'uje. I ja patrząc na to, żeby nie być całkiem na środku, próbowałem na boki chodzić. I wchodziłem w projectile. No i tak wszedłem w projectile. Poza tym ja miałem tą głowę zepsutą. Więc, w sensie miałem tego pająka, nie? Więc jak mi pająk wypadł, no to ciężko zobaczyć w ogóle, gdzie jest Isaac, bo tylko to ciałko małe biega. No i tu się zorientowałem, że nie mam mikrofonu, także tu już sobie posłuchajcie, co miał kasaczek do powiedzenia w tamtej chwili. Dostanę pierdolca. Nie wiem kiedy i nie wiem, w jaki sposób kliknąłem jeden na klawiaturze. Bo na jeden mam mutowanie się. Ale patrząc na to, że mówiłem o tym, że ostatnio byłem zmutowany na odcinku i zobaczyłem to dopiero teraz. Ach! Zostawcie komentarz. Niezły gameplay. No i co? Mamy opisy itemów. Nie wiem, czy... O! Czekaj. Halo? Coś dostałem. Nie wiem, czy dostałem Missing Poster. To chyba był Missing Poster. Znaczy, tam było napisane Lost coś tam chyba, ale... Coś dostałem. Jakiś unlock był. Nie zdążyłem zminimalizować kamerki. Zniknęło od razu. Trudno. Nie mam nic do powiedzenia. Porażka życiowa jestem. Ja se chyba odbinduję po prostu na tą scenę. Mutowanie się. Będę sprawdzał 20 razy.
czy jestem. I co? No najwyżej przyspieszę ten fragment, gdzie się zmutowałem, no bo nie wiem, dogram może komentary jakieś. Dzięki za oglądanie. Nara.